się bawi, tak się bawi! PSP! Tak się bawi, tak się bawi! PSP! I mamy trzecią bramkę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się zorganizować charytatywny turniej piłki nożnej, przygotowany, wymyślony na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Za moimi plecami teraz Państwo widzicie finałowy mecz, czyli zwycięska drużyna Państwowa Straż Pożarna kontra zawodnicy Jagiellonii, trzypokoleniowa drużyna Jagi, młodzicy, średnie pokolenie i pokolenie oldboyów. I Marek Cidukowi. Już pokazujemy się Taras Romanczuk, ale wybrał inny wariant. Bramkarz drużyny PSP Przemysław Siergiej. Tak, no trzeba. Wszyscy się boją strzelać, więc musiałem to wziąć na siebie. Rozpocząłem, gra się teraz trochę fajnie, odważnie. Myślę, że strażacy będą próbować, ale mamy bardzo groźne kontry. Chcemy pomóc zebrać fundusze na kupno karetki dla Lwowa. To jest nasz pomysł, nasza inicjatywa. Zbieramy już od dłuższego czasu. Mieliśmy różne formy zbiórki. Zmobilizowaliśmy naszych absolwentów zagranicznych. Zrobiliśmy aukcję obrazów i różnych innych przedmiotów. Mamy już ponad 200 tysięcy, więc ten turniej to będzie kolejne 10, a może i więcej tysięcy, które dadzą nam szansę zakupienie karetki. Karetka kosztuje taka, którą chcemy kupić, około 250 tysięcy, więc już niewiele nam brakuje. Znaczy myślę, że najgorszym naszym przeciwnikiem jest czas, bo wiadomo, że gramy mecz, przerwa, to później ciężko nam jakby odpalić, to mówiąc kolokwialnie. Nie, myślę, że mamy dobrze się bawić wszyscy, tak, a czy jak się uda zagrać na miejskim, to na głównym stadionie będziemy tylko się cieszyć. Jeśli nie, to przede wszystkim tak najważniejsza jest inicjatywa wasza, tak, zbieramy pieniążki na karetkę dla potrzebujących, więc to jest jakby cel nadrzędny, a przy tym dobrze się pobawimy. Turniej był naprawdę udany, 14 drużyn odpowiedziało na naszą prośbę, na nasz apel, zgłosiło się do tego, żeby rywalizować ze sobą, a zwycięzcami okazali się strażacy z naszej komendy wojewódzkiej. Przyznam szczerze, że próbowaliśmy, więcej biegaliśmy w tym meczu, ale faktycznie jakieś tam akcje były, z czego się bardzo cieszymy. No szkoda, że nie udało się tej jednej brameczki Jagiellonii strzelić. No na co dzień pracujemy w Państwowej Straży Pożarnej, czyli tutaj każdy z nas pracuje w innych jednostkach. Niektórzy tutaj przyjechali też z całego województwa, także są chłopaki z Sejn, z Suwałk, z Augustowa, z Łomży, także tutaj praktycznie zebrało się dzisiaj u nas całe województwo. A na co dzień różnie, każdy jakieś różne zajęcia ma swoje, ale dodatkowo też staramy się cały czas naszą sprawność fizyczną utrzymywać na jak najwyższym poziomie.